Czytam w katalogu do wystawy. W roku, w którym zbudowano Mur Berliński, a Gagarin poleciał w kosmos, w podłódzkim Strykowie urodził się Janek. Duch niespokojny. Od 15 roku życia uczy się i mieszka w Krakowie. Dużo maluje i wystawia. W 1985 roku przez Grecję emigruje do Kanady. Na obczyźnie aktywnie pracuje artystycznie i dużo podróżuje. Maluje murale i obrazy dla klientów w Vancouver, Nowym Jorku, Los Angeles, Miami, Maroku, Gibraltarze, Atenach, Bolonii, Trewirze, Bazylei, Paryżu, Amsterdamie, Londynie i wielu jeszcze innych miejscach. Od niedawna gościnnie w Opolu. W malarstwie swoim Jan Jarosiński kontynuuje tę nieustanną podróż, tym razem w przestrzeni metafizycznej. Spotkamy tu wielorakie projekcje i postacie ze świata realnego, wizje kosmologiczne, a także stworzenia z prehistorii i biologii. No i barwy, nasycone, intensywne, pełne witalności. Kompozycje Jana Jarosińskiego obok nadrealistycznego obrazowania cechuje barwna ornamentyka i dekoracyjność. Dobrze. Halo, halo! Halo, witam. Dzień dobry, Janku, witamy serdecznie. Za chwilę rozpoczynamy Twoją wystawę. Tylko czekaj, no czy ja tu mogę, żebyś Ty widział. Oj, nie mam kamerki, kurczę, będziemy się tylko słyszeć, kurczę. Proszę, czekaj, mikrofon. Proszę? Może masz jakąś tam gdzieś w pobliżu małą kamerkę i wyłączyć. A Ciebie widzę, a Ty nas widzisz, nie widzisz? Nie, ja nie widzę. Widzę Ciebie na tle wieży Eiffla. O Holender, czekaj. Na tle wieży Eiffla. Czekaj, gdzie ja tu jestem? Proszę wejść do środka. Tak, tutaj. A więc dzień dobry wszystkich serdecznie. Witam na dzisiejszej wystawie w naszej nowej galerii. Galerii promocyjnej. Dzisiaj gościmy bardzo znanego na świecie artystę, pana Jana Jarosińskiego. Obecnie przebywa w Kanadzie, realizuje murale, nie mógł przybyć, ale widzimy go, tak? Osobiście mamy tego wspaniały katalog, mamy też, widać ten sam kapelusz, masz z katalogu? Ale ty nie widzisz nas, to szkoda, że nie zapomniałem, gdzie te kamery znaleźć. Dobrze i no chciałbym powiedzieć, może nam coś opowiesz tutaj o sobie, a zdjęcia będą z wystawy, zobaczysz, filmik będzie, także no przepraszam za to utrudnienie, ale to tak wszystko, wiesz, na ostatnią chwilę. Dobrze, także zapraszamy do środka, proszę, może nam coś opowiedzieć o sobie, wszyscy chętnie słuchajcie. Prosimy Państwa do środka. No proszę Panie, tam też. Proszę, proszę. Jestem w takim ciekawym miejscu, czyli teraz robicie tam stół, drzwi i zegar na ścianie. Nie jest to moje miejsce, jestem tutaj u klienta, właśnie, u którego będę nowe malowidło malował i uzgodniamy teraz warunki. Także kazał mi przyjść na 8 rano, a ja miałem spotkać się z nami o 9:30, także zaprosił mnie do swojego wisu. Jestem teraz sam tutaj i z nami rozmawiać. Chciałbym powiedzieć, że bardzo chciałem przyjechać na tę wystawę i wszystko robiłem, żeby tam się znaleźć w Polsce, ale niestety wszystko się zmieniło i no, nie mogłem przyjechać. Jestem w Kanadzie i cieszę się, że no nie wiem ile osób tam jest, ale jest głosów, wydaje mi się, że dużo przyszło i bardzo dziękuję i jestem wdzięczny Jola i Oli, która to wszystko organizowała i Korzenie, z którym miałem kontakt prawie przez rok i dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy długo na temat wystawy, na temat życia. Zaprzyjaźniliśmy się, nie znając się nawet jeszcze, nie widząc się osobiście, ale telefonicznie rozmawiając zaprzyjaźniliśmy się. Zapraszam je bardzo chętnie. Ja również będę chciał tam przyjechać do Was, do Ostrowia, bo widziałem, oglądałem na YouTubie i przepiękne miasteczko. Nigdy nie byłem w Ostrowiu, chociaż... No zapraszamy serdecznie, Janku. Tak, ja bardzo chętnie przyjadę. Nie teraz, ale mam nadzieję, że no, w przyszłym roku. No zobaczysz galerię, potem może znajdziesz nowe miejsce, jeszcze większe formaty wtedy, także wiesz. Bardzo się boję. Zapraszamy. Czy macie Państwo może jakieś pytania do Janka? W Ostrowie. W Ostrowie Wielkopolskim, kolega tutaj poprawia, tak? Ostrów Wielkopolski. Bo jeszcze tak, Ostrów... Oczywiście, Ostrów Wielkopolski. Tak, dobrze Janku. Macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Bo... Janek, dzień dobry, Jolka z tej strony. Może Jolka coś powiesz o Janku? Proszę, Jolka może Janka przybliży. Moment, nie o to chodzi. Ja myślę, że bardziej Janek, opowiedz Ty o swoich podróżach. Skąd się wzięły te obrazy? Z podróży za oceanem, Kanada, Stany Zjednoczone. Opowiedz o sobie. Rozumiem, no, pojawiają się te obrazy, tak spontanicznie ja podróżuję i wyjeżdżam w różne miejsca, w których nie byłam, a jak jestem w jakichś tych samych, to wszystko się zmienia na nowo. Moje podróże polegają na tym, że ja nie planuję podróży, mam impuls, który pojawia się, ja z nim walczę, bo trudno jest podjąć decyzję, ale jest ten impuls dla mnie i w jakiś sposób ponagla i ja wyjeżdżam, tak znowu. Przecież byłem ostatnio w Polsce i mnóstwo poznałem ludzi, przyjaciół, ale miałem ten urge, żeby jechać i pojawiłem się w Toronto. W Toronto pojawiłem się pierwszy raz, to był rok temu i wyjechałem później po 3 miesiącach, bo ja wyjeżdżam na latę, rysuję portrety, bardzo to lubię robić na żołnierz. I wyjechałem później w nowe miejsce, gdzieś na północ Kanady, gdzie nie byłem, w takim miejscu, gdzie no, zimą minus 42 stopnie. Malowałem w takim miejscu, no i teraz jestem z kolei na południu Alberty, jest lato, ale to jest takie lato jakby dla mnie zima właściwie, jest taka zima kalifornijska, to jest lato Alberty w Kanadzie. Teraz maluję malowidła ścian, natomiast te obrazy, które powstały w Los Angeles i w Kanadzie i w dotyczących dwóch miejsc. Zobaczyłam Janka na wystawie Galerii Pierwsze Piętro w Opolu, organizowanej przez Andrzeja Szlajwajsa, który jest takim naszym opolskim grafikiem. Jest taki dosyć charakterystyczny facet, bo on teraz ma jasny kapelusz, ale jak był w Polsce, chodził cały czas w czarnym kapeluszu, a jak jest zimno, to w takim długim czarnym płaszczu. Jest bardzo wysokim facetem, więc jak sobie przemierzał wolnym krokiem Opole, to taka charakterystyczna postać. Janek przyjechał na krótko do przyjaciela, który z lat młodości, który mieszkał w Opolu, tam się zatrzymał i praktycznie miał już wykupiony bilet z powrotem do Kanady, kiedy postanowił jednak zostać po tej wystawie. Po tej wystawie obrazy powędrowały do mnie, ja też urządzam się, miałam gabinet ortodontyczny, ale tak jest zrobiony, że można wieszać obrazy. Te obrazy wisiały u mnie. Bardzo mi się podobały właśnie to, że są takie kolorowe, takie żywe. Mój przyjaciel, który przyszedł zobaczyć tą wystawę, który jest scenografem, określił to malarstwo jako kosmogeniczne. I myślę, że to jest takie właśnie takie dobre określenie. On maluje takie jakieś światy. On mówi podobnie jak Joanna, że kiedy pojechali do Kalifornii, do Miami, też to zobaczyli, że tam są niesamowicie żywe kolory. Ich tutaj takich nie ma i że tam właśnie w naturze występują takie nieprawdopodobnie żywe kolory i to ich sprowokowało do takiego właśnie malowania takimi kolorami, które się czasami mogą wydawać wręcz jakby kiczowate, ale że w naturze takie kolory są. Tak wygląda świat, świat ich wyobraźni, wyobraźni Janka, tak właśnie wygląda. Większość obrazów malował, tak jak mówi, za oceanem, ale tamten z rybką, tak, jest namalowany w Opolu. Lubi bardzo malować rybki, on żyje tak naprawdę z tego, że na przykład w Miami na deptaku, tam gdzie są miejsca, gdzie artyści malują, maluje portrety i podobno jest właśnie w tych portretach doskonały. Maluje węglem, robi portrety, ustawia się kolejka i ozdabia też nawet jakieś kamyczki. Często właśnie te kamyczki przybierają postać rybki na przykład, takiej kolorowej. I często się pojawia ten motyw. Tak, i taki wątek ryby właśnie w tych kosmosach pojawia się bardzo często. A ja mam w gabinecie akwarium. Nawet mu fotografowałam, sobie przychodził fotografię robić tych ryb i potem one się pojawiały. Nie wiem, czy to właśnie nie jest... A Janek jest jakiego znaku właśnie? Rybanik? Szczerze nie wiem, ale nie wiadomo. Trzeba by się dowiedzieć. Okay. Janek... A no zaraz, bo nie mogę połączyć. Janek jest samoukiem, żeby było jasne. Mogę zadzwonić zapytać. Jako młody człowiek wyjechał ze Strykowa do Krakowa i tam malował. Tak podobały się jego obrazy, że mówi, że to wręcz ludzie budzili jak spał, żeby malował, ponieważ czekają kolejni klienci. I mając 20 lat, jak to mówi, no miał już mieszkanie w Krakowie i samochód, to było w tamtych czasach niesamowite, dlatego że właśnie zarabia bardzo dobrze na tych obrazach. Niestety on jest człowiekiem o pewnej takiej filozofii swojej, pokojowo bardzo nastawiony do świata i nie chciał pójść do wojska. Przyszedł stan wojenny, unikał wojska, ukrywał się, może nawet tak powiedzieć. Został tam jakoś zadenuncjowany, aresztowany, wykupił się i Udało mu się po prostu za pieniądze, które miał, kupić sobie bilet i mówi, że w momencie, kiedy wystartował samolot do Aten, to był, nie wiem, 80 tam, który rok dokładnie, nie chcę kłamać, chciałam, żeby to sam powiedział, poczuł, że jak już nie ma tej ziemi pod nogami, że frunie, że leci do wolności. Się wolny. Tak, on jest takim człowiekiem, takim właśnie, takim outsiderem, takim typowym artystą, bym powiedziała. I od tamtej pory podróżuje. Mieszkał w Stanach, mieszkał w Kanadzie, ma obywatelstwo kanadyjskie, ale też był w Anglii, w innych krajach. No i chyba to tyle, no nie chciałabym tutaj jakiejś jego tajemnic. Gdyby tu opowiedział Państwu bardzo fajne historie ze swojego życia, przygody, jak podróżuje. Wsiadał w kampera i po prostu jechał przez Amerykę i pracował tam, gdzie była praca, malował, jak nie było, to przemieszczał się, poznawał świat ludzi i malował. I to chyba... No bo jeszcze dodam, że bardzo lubi gotować i od października z nim rozmawiam o kuchni. Często weekendy spędzamy razem, opowiadamy, co który z nas gotuje, więc nie jest niesamowitym człowiekiem, że jest pacyfistą. Także ma wiele zdolności, tak? Nie tylko artystycznych. Tak, on ma taką naturę. Pierwszy raz z nim poszłam, zaprosiłam go na kolację, właśnie wystawiał u mnie i on mówi, wiesz co, ja bym zamówił sałatkę cesarską. Ja mówię, okej, ale, bo wiesz, ona to ma być taka i tam ma być, to dokładnie mi wymienia, co w niej ma być. Ja mówię, wiesz Janek, ja nie jestem pewna, czy to będzie dokładnie taka sama sałatka. Zaczęłam się denerwować, że przyniosą, no nie wiem, jakąś sałatę pekińską pokrojoną z jakimkolwiek żółtym serem. No nie, no przecież to musi być, wiesz, tam musi być w tym sosie, to i tamto. Przyszedł kelner, aż był to mój pacjent, ja mówię, Panie Wojtku, czy ten sos jest zrobiony tak, a czy ten ser to jest ten, a czy to jest na pewno kapusta rzymska, bo to nie może być żadna inna, ta sałata rzymska, tylko zapytał mi, że tak. No i sałatka została przyniesiona i taka zdenerwowana, mówię, i co z tą sałatką? Jest okej, wszystko jest. Z linii zaginął nam człowieka, znaczy nie zobaczyłam nigdy go na oczy, natomiast rozmawialiśmy ze sobą i jest, fantastycznie się z nim rozmawia. I szkoda, że nie doleciał do Polski, że jednak to nie jest taki jego wernisaż. Naprawdę bardzo się cieszę z tego wernisażu. Ale mam nadzieję, że kiedyś doleci i że powtórzymy to wszystko. Może warto powiedzieć, że żona Janka jest też malarką. Tak. Krakowskiej ASP. Też kolorystka. W tej chwili obrazy wiszą w innym gabinecie, była burmistrz Piątek. Państwo możecie zobaczyć, wchodząc na przykład, nie wiem, Joanna Tęczorowska ona się nazywa. Jak się pisze Joanna Tęczorowska, wernisaż Opole, to prawdopodobnie pokaże się moja strona internetowa, na której są zdjęcia z tego wernisażu. I też jest chyba na YouTubie, bo była telewizja i regionalna telewizja to jest 3, jak się pisze telewizja Opole, być może wernisaż Joanna Tęczorowska, to też będzie można zobaczyć ten odcinek, w którym była audycja. Tak samo, to znaczy nie jest to, ona kolorystką jest zdecydowanie, nie bajkowo, postaci ludzkie, często kobiece. Inne w ogóle, proszę zobaczyć, inne jest malarstwo. Zawiesiły swoje prace, była taka artystyczna kuchnia. A jeszcze najlepiej, że to w tym kampelu. A nawiasem mówiąc, Joanna zrobiła sushi na swój wernisaż sama, własnoręcznie. Także każdy z nich chyba lubi gotować.